Pagier tu przyjechał, oglądał ten samochód, no i generalnie no, podoba nam się. Powiem nam coś więcej. No. Pana, nie będę wam snuł opowieści jak ktoś inny i też nie będę wam mówił, że obudził ktoś styropian albo coś, bo nie wiem. A jak wygląda kwestia, no jak coś się popsuło na przykład, czy jest gwarancja? Tak, dostajecie od nas firmy roczną obsługę, przez rok jest pełna obsługa u nas na serwisie. Na liczniku ma ile tam? 17 tylko, tak? Czy ile to on ma? 10, tak. Do 10 ma. Do licznika 10. To pewnie. Ale my się podpisujemy pod tym. Dostajecie od nas książkę serwisową i gwarancyjną, przez nas występowaną. Czyli co, to będzie pewne, że te 10 to jest 10. Podpisujemy się pod to. Mam tu takie do pana pytanie, bo my tu mamy raport jednego z pana samochodu. On miał za granicą tyle, a u pana miał tyle. Jak to możliwe? Średniej wielkości miasto w centralnej Polsce. Na tym parkingu mieści się duży punkt sprzedaży używanych samochodów. Skierował nas tu pan Andrzej, który chciał spełnić swoje marzenie, a jak twierdzi, został oszukany. To jest moje marzenie, żeby jechać na południe Europy. Tam Grecja, Chorwacja. Jak najdłużej, żeby tam być. Piękne rzeczy, to wszędzie tam można być. Wsiąść w kampera, dalej pojechać. Moje życie to, można powiedzieć, taka inna, troszeczkę większa podróż. Mieszkałem 10 lat w Niemczech, potem wyjechałem do Hiszpanii na 10 lat. No i ciągle marzyłem o kamperze, żeby sobie go sprawić, no ale sytuacja finansowa i inne rzeczy, troszeczkę mi to nie pozwalały, żeby realizować to marzenie. No i wreszcie przyszedł czas, że mogłem to marzenie sobie spełnić. Pan Andrzej jest obecnie na rencie, ma pierwszą grupę inwalidzką. Miał dwa poważne wypadki, w wyniku których ucierpiała ta sama noga. Po przejściu wielu skomplikowanych operacji mężczyzna pomyślał, że rozpocznie nowe życie. Chciał podróżować ze swoją partnerką kamperem. Po długich poszukiwaniach znalazł upragniony pojazd w firmie sprzedającej używane samochody. Właściciel zachwalał. Tak, no zachwalał. Zresztą ja pytałem się go, czy, bo chcę dać go do sprawdzenia do serwisu. On powiedział, że nie potrzeba, bo oni tu mają serwis, on daje mi gwarancję, jest wszystko wymieniane, wszystko jest sprawdzone, także mamy pewność, że samochód jest sprawny na 100%. Jeżeli coś się panu zepsuje, pan do nas przyjeżdża, my naprawiamy. 17 tysięcy przejechany ten samochód miał. Na pytanie moje, dlaczego, skoro ma 3 lata prawie, odpowiedział, że wie pan, na zachodzie to kampery kupują starsi ludzie i oni go stawiają nad oceanem i ten samochód stoi. No i dlatego mam go przejechane. Przy finalizacji transakcji pojawiły się pierwsze problemy. Na tablicy rozdzielczej zapaliła się kontrolka ostrzegawcza. Właściciel twierdził, że to najprawdopodobniej zwarcie, które powstało przy instalacji w kamperze solarów. Po kilku dniach zapewnił, że usterka jest usunięta i pan Andrzej odjechał samochodem do domu. Ujechałem 50 km i zapaliła mi się kontrolka. Pisało tam coś AdBlue, coś tego. Nie miałem pojęcia, co to jest. Jak ja tu byłem w ASO, pracownicy zapytali mnie, czy nie chciałem sprawdzić, jaki ma historię ten samochód. Zgodziłem się. No i wtedy się okazało, że jest przekręcony licznik. Korzystając z powszechnie dostępnych aplikacji, wygenerowaliśmy raport z historią samochodu. Zgodnie z raportem, tu mamy 57 tysięcy w 19 roku. Po paru miesiącach dziwnym trafem do Polski auto trafiło i jest niecałe 17 tysięcy. Więc no, ktoś po prostu pewnie cofnął ten licznik. Są tu odnotowane jakieś szkody na tym aucie. Ewidentnie no, jest tutaj zaznaczona szkoda dość duża. Raz jest zaznaczona całkowita, raz między 30 a 50 tysięcy euro. No to musiało być jakieś większe uszkodzenie, bo widzę z przodu, z tyłu, z prawej i z lewej strony uderzenie zaznaczone na raporcie. Dariusz Brzozowski pracuje w kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie motoryzacyjnym i jednocześnie szkoli osoby, które chcą sprzedawać używane samochody. Mówi nam, że od kilku lat sam fakt ingerencji we wskazania licznika to przestępstwo. Kiedy samochód ma kręcony licznik, to sprzedawca za to odpowiada, niezależnie od tego, czy wiedział, czy nie, po prostu towar jest niezgodny z umową i z tego powodu kupującemu przysługują określone uprawnienia. Więc klient może samochód zwrócić sprzedawcy, może też na przykład go zachować i żądać stosownej rekompensaty.